Cześć, Robert z tej strony, Świat Akumulatorów. Mamy dzisiaj specjalnego gościa, Jacka. Jacek z firmy... Motrex. Firma Motrex, słuchajcie. Zamówiłem u Jacka, dla widzów, ale kanału Mr. Akumulator, dwa akumulatory. To są akumulatory Grom. Wielu ludzi na kanale pytało o te akumulatory i w Gromie Jacek pojawił się ostatnio EFB. Tak. Będzie Grom EFB i będzie Grom, bo Grom to jest ogólnie marka, tak? Tak, to jest nasza marka własna. Grom 74 w klasycznym wykonaniu, ale będziemy mieli też Groma EFB do przetestowania. Zobaczymy, jak te akumulatory wyjdą i Jacek namawia nas, żeby Świat Akumulatorów pohandlował trochę Gromem. Jacek, tak bardzo namawiasz, czy tylko trochę? Boże, że akumulator sam się obroni, także... Słuchajcie, zobaczymy, jak to wyjdzie w testach. Bo jak te akumulatory wyjdą tak, jak zapewnia Jacek, a pokażę to wszystko na kanale Mr. Akumulator, to będziemy mieć nowe akumulatory. Jacek, możemy zdradzić sekret? Bo dawniej Gromy pochodziły z Ukrainy, a teraz zleciliście produkcję swoich akumulatorów... W Korei. W Korei, tak? Południowej. Południowej, tak. Południowej, to ważne. Ale co pięknego, zobaczycie, mi mega, ale to mega podobają się akumulatory wyjmowane z kartonów. Jacek mówił, że głosy są trochę podzielone. Wśród branży. Tak, tak. Szczególnie jeżeli chodzi o logistykę, o przenoszenie. Dlatego ten akumulator nie można go złapać za rączkę od razu, tak? Jeżeli chodzi o doładowanie, też trzeba go wyjąć z pudełka, także są dwie szkoły. Są dwie szkoły. Ja należę do tej drugiej, która uwielbia to, że klient może rozpakowywać prezent dla siebie. Słuchajcie, Jacek specjalnie z Warszawy dzisiaj. My już jesteśmy po jakimś tam skromnym obiedzie. Skromnym, delikatnym. Można powiedzieć. Tak, tak, lunch. Tak, taki lunch. Także za chwileczkę zobaczymy, co robią chłopaki. Jacek, dziękuję Ci za wizytę i do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. Z gościem już się powoli pożegnałem. Bardzo miło było porozmawiać. Zobaczymy, co te akumulatory Grom sobą będą reprezentować. Jestem bardzo ciekawy tych akumulatorów, zwłaszcza, że kiedyś miałem okazję sprawdzać takiego Groma. To było na samym początku kanału i bardzo mocno mi się podobał. Zobaczcie, Marcin już powoli ogarnął. Tutaj mamy do dyspozycji ten Noko G7200, 3 sztuki, raz, dwa, trzy. Tutaj mamy do dyspozycji te małe Noko 3500. No mówię, Stef Polki to już widzieliście, także to wszystko gra. O, i taki dzisiaj dzień mega intensywny. Opowiem Wam, jak poradziliśmy sobie z internetem. Z internetem udało się nam poradzić w ten sposób, że serwer jak stał, tak stoi w tym miejscu. To jest jakby jedno. A internet mamy podłączony z T-Mobile'a. Dostaliśmy od naszego serdecznego przyjaciela z firmy Phobos. A, nawet zobaczcie, tu jest ich kalendarz. To może tak zrobię, o właśnie. Od chłopaków z Phobosa dostaliśmy router, taki, który obsługuje karty GSM. I tam włożyliśmy kartę z T-Mobile'a, którą mamy, z dostępem do internetu. I jesteśmy podłączeni, wszystkie komputery, które są tutaj jakby w naszej sieci wewnętrznej, korzystają z tego. W tym miejscu jest kiepski zasięg, udało nam się wycisnąć mniej więcej 10 w downloadzie, dzięki Robert za lekcję, i jakieś 2 do 3 w uploadzie. Natomiast działamy tylko w tym miejscu. Waldek ma od dzisiaj swoją bazę danych i plikami EPP będziemy sobie przesyłać jego sprzedaż. Ja to będę musiał po prostu codziennie importować i pilnować, żeby te wszystkie stany, to wszystko działało, funkcjonowało. Dopóki nie znajdziemy jakby rozwiązania, dostałem parę chwil temu jakąś wstępną ofertę z Neti. Czekam na ofertę pisaną, bo jeżeli się okaże, że będą w stanie nas tutaj podpiąć, to łącze symetryczne 50x50 na światłowodzie, coś ponad 500 netto, dość sporo, ale dla nas to by była mega petarda, bo na pewno zamierzamy się rozwijać, na pewno do serwera będzie przyłączonych coraz więcej jakby zewnętrznych komputerów. I to mogłoby być mega fajne, przyszłościowe, zobaczymy. Natomiast Espol, słuchajcie, który nam dostarcza usługi, po 6 dniach wypisywania do nich maili, zgłaszania i tak dalej, dzisiaj się odezwali. No i okazali się, że dopiero jutro jednak mogą kogoś podesłać i że gdzieś tam na ulicy Jasnej 53 jakieś urządzenie się, że tak powiem, popsuło. O, Marcin tam, widzę, coś idzie obsługiwać w Oplu z Wadimem. Słuchajcie, do czego jest odkurzacz w firmie akumulatorowej, zaraz Wam pokażę. Tutaj. O. Tak. Tak, zobaczcie, co Marcin robi. Marcin, co ty, odkurzasz samochód? Tak.
No trzeba solidnie zamontować, żeby... Tak. Widzicie, chodzi tak naprawdę o to, że jeżeli już jest zdjęty akumulator, a pod spodem jest... Jest i nie warto zostawiać brudno, a akumulator na pewno się lepiej poczuje, jak będzie miał czysto. No pewnie, jak nie będzie stał na tych. Tak. A co tutaj pani sprzedajecie? Autoparta Golda 77. Mhm. Polski fajny produkt. Autopart Gold 77. Tak, mówi, że wspiera polski... Przemysł. Tak, słuchajcie. Fabrykę, mówi to nasz przyjaciel z Ukrainy, mówi, że bardzo dobry polski produkt. Tak, no. Ale z Nowogardu będzie zadowolony. Tak, ale słuchaj, Wadim, ale my też musimy rzetelnie i uczciwie wiedzieć, że ukraińskie akumulatory też są dobre, bo też sprzedajemy, widzisz, sam nosisz, dużo sprzedajemy, prawda? Powiem, że u nas lech akumulatorów nie ma. Nie ma. I ukraińskie dobre, i polskie, i polskie dobre, to... i nasze dobre. Wszystkie dobre. Wszystko dobre. Tak, tak. Zawsze jest jakaś czarna owca gdzieś się trafi. Gdzie? Wśród akumulatorów. Nie. Kto to jest ta czarna owca? Mieszko chyba. Czarna owca. No. Ojojoj, widzicie. Takie dzisiaj u nas. Mieszko, zwariowany dzień dzisiaj, nie? Ja mam pytanie do ciebie. To jest takie pytanie, które ma być w tym? Na wizji? Dobrze. Czy paragon fiskalny może być wprowadzony jako zakup? No, ale tak? To masz, koszty masz? No to w koszty. No dobrze, patrz, ale masz tu nasz NIP. To jest paragon fiskalny z NIP-em, no jest. Tak, jest z NIP-em, czyli to możemy wprowadzać do 400 zł, możemy brać, normalnie znalazłeś na te 46 zł fakturę? To będzie uwadę go na mail, jeszcze z nim nie rozmawiałem, bo dopiero co przyjechał. Aha, no jak minął dzisiejszy dzień? Zakręcony. Jest internet? Widać. Ty, Mieszko, włącz speed test na jakąś stronę internetową, napisz speed test, zobaczymy. Pokażę wam, ile mamy tego internetu. Przecie. No i odpal. Weź tam jakiś teścik zrób. Naciśnij. Zobaczycie, ile ten T-Mobile nam tutaj wyciska. A dobrze chodzi. No ja wiem, że chodzi, ale to jest, wiesz, my tylko pocztę odbieramy, nie? No. No i zobaczymy. Ping mamy 20. O, przechwaliłem tą dychę. Jest w okolicach 7 w downloadzie. No nie jest źle. A zaraz zobaczymy upload, chociaż on nam upload już jest w tym momencie nieco mniej potrzebny, bo już nikt się nie łączy z naszym serwerem, ale kurde, patrzcie, upload teraz zasuwa, nie? Ogólnie to jest tragedia, nie? Jeżeli chodzi o te łącze. Mieszko, odsuń się troszeczkę, ja pokażę widzom. O, zobaczcie, taki router nam tutaj Robert z firmy Phobos dał od siebie. O, tu jest karta wpięta w to miejsce. No i tutaj stąd podłączony jest przewód do... Dalej. No i muszę wam powiedzieć, że jestem cholernie wdzięczny chłopakom z firmy Phobos. Niech to będzie reklama, nazywajcie to jak chcecie. Może w tytule nawet napiszemy Phobos, ale super się zachowali. Dzisiaj od rana pomogli nam rozpiąć bazę, poustawiać wszystko na Santockiej. Przyjechał Robert tutaj. Robert, Marcin też, jego wspólnik, no naprawdę petarda, także jeżeli potrzebujecie, jesteście ze Szczecina, bardzo porządnej firmy internetowej, znaczy firmy informatycznej, bo gdyby chłopaki świadczyli usługi dostawy łącz, to na pewno by to super załatwili. O, tutaj jeszcze raz ich namiary i mają też fajną usługę, mają usługę archiwizowania danych takich biznesowych, tak jak my na przykład sobie archiwizujemy dane z naszego subiekta, robią to w chmurze. Ta usługa nazywa się Deimos, także jak coś, to ewentualnie polecam. Powoli się możemy żegnać. No chłopaki, może powoli się pożegnamy. My jutro z Marcinem będziemy... Marcin będzie jutro grał główną rolę w filmie, bo jutro was zabieramy w podróż. Tak. Daleko jedziemy, nie? No nie wiem, no jeszcze, co mnie za wycieczka czeka dopiero. Słuchajcie, ja jutro jadę patrzeć Marcinowi na ręce. Marcin jutro jedzie montować akumulatory Melexowi. O. No, Melexowi. Jeszcze nie wiem gdzie. Daleko? No do Świebodzina. A, do Świebodzina. Wyjedziemy o 6. To na 7:30 tak, będziemy. Tak, żartuję oczywiście. Nie, zgodnie z przepisami będziemy na którą? Na 8. Tak. Dobra. Wadim. Zobacz. Wadim mówił, że nawet nie było czasu dzisiaj herbaty się napić, ani wody. No już wody napił się. Już się napił. No. Także fajnie, dziękuję za dzisiejszy dzień, mega zakręcony. Zobacz, no. Wszystko na dowód, zobacz, chodź, zajrzyj. Tak? Było zero, zobacz. Jeden dzień. Dzisiaj oddaliśmy z akumulatory. Zobacz, po jednym dniu, zobacz, praktycznie pełen kontener. No fajnie, no pełen to może nie, to jest dopiero jakby ten, nie?
jest warstewka, ale jest fajnie. No. Także jeszcze raz dzięki za uwagę. Mieszko, pożegnaj widzów. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Tak. Do jutra. Do jutra. Dziękujemy i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.